Dzień dobry moi kochani, witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce z prognozą zawodowo-finansową na rok 2020. Pamiętajcie, że to jest takie krótkie czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich, ale mam nadzieję, że komuś pomoże. Słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj taką kartę ogólną, ta karta na środku zresztą widać, bo się wyróżnia. To może być taka ogólna energia, bądź na przykład jakaś porada dla Was. Zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Na górze mamy przekaz dla strzelców, którzy obecnie szukają pracy. Na dole dla tych, którzy obecnie pracują. No i sprawdzamy sobie, co tutaj dla Was. Mamy kartę edukacji, no więc bardzo ładnie nam się tutaj pokazało. Niektórzy z Was być może pójdą do szkoły, inni będą podejmować jakieś takie dodatkowe kursy, nie wiem, na przykład uczyć się języka obcego, uczyć się obsługi jakiejś maszyny. No to wszystko w zależności od branży, którą reprezentujecie. To może być po prostu jakieś tam podnoszenie swoich kwalifikacji, chcecie wiedzieć więcej, dlatego żeby w przyszłości na przykład ubiegać się o jakiś stołek, o jakieś stanowisko, no chcecie się rozwijać i to jest oczywiście bardzo dobrze. Tak naprawdę człowiek uczy się przez całe życie, więc bardzo ładna karta. I teraz zobaczmy sobie, co nam się tutaj pokazuje dla tych strzelców, którzy obecnie nie mają pracy na rok 2020. Jest as denarów, czyli jest tu jakiś potencjał do być może tworzenia czegoś, nie wiem, jakichś przedmiotów samodzielnie, może założenia sobie jakiejś firmy. Być może to na przykład rozważacie. Już teraz możecie rozważać coś takiego, żeby po prostu być samodzielnym, założyć swoją działalność. Tak, może być taka decyzja właśnie, podjęcie decyzji. Czy mi się to kalkuluje, czy właśnie lepiej pracować na swój rachunek, czy na przykład szukać pracy na etacie. Też może być po prostu taka konieczność znalezienia pracy, będzie Wam zależało na czasie. No oczywiście ze względu na pieniądze, bo tutaj w dwójce denarów to jest zawsze takie wahadełko, czyli po prostu no, brakuje nam tych pieniędzy. Możemy nie być w stanie związać końca z końcem, no i po prostu potrzebujemy źródła dochodu dodatkowego, bo może być tak, że gdzieś tam mąż, czy żona, czy partner, partnerka, ktoś w rodzinie pracuje i zasadniczo no, mamy się z czego utrzymać, ale wydatki są większe. Dwójka buław, czyli Wy tutaj możecie rozważać też, kochani, taką opcję, czy założyć sobie samodzielną działalność, taką na przykład jednoosobową, czy powiedzmy z kimś tutaj się sprzymierzyć i założyć wspólny biznes, wspólny interes. I tutaj myślę, że ta decyzja jeszcze nie jest ugruntowana, ale możecie właśnie coś takiego rozważać. Czyli, bo rzeczywiście tutaj są te dwie dwójki, więc no, dosyć mocne rozważania. No i jakąś decyzję prawdopodobnie podejmiecie w tym temacie. Teraz zobaczmy sobie strzelce, które pracują obecnie. Piątka denarów. No, jak widać, jest to karta takiego ubóstwa, takiej biedy. Tutaj kobieta wyciąga właśnie ten garnuszek po jakąś jałmużnę. No, może to być taka sytuacja, że ta firma, w której jesteście zatrudnieni, czy wasza działalność gospodarcza, no nie przynosi po prostu zysków takich, jakbyście chcieli. Albo nie zarabiacie tyle, ile byście chcieli. Nie starcza wam tutaj na podstawowe wasze potrzeby. Tak, karta wiary, która odpowiada karcie arcykapłana w innych taliach. To jest po prostu taka praca dla idei. Coś robimy na przykład dla ludzi, no ale nie mamy z tego konkretnych zysków finansowych. To jest po prostu praca, na przykład można pracować w jakiejś fundacji, w jakimś urzędzie, powiedzmy na przykład w MOPS-ie, robić coś na rzecz innych, ale no, na wysokie zarobki tutaj liczyć nie można. A wiadomo, że te idee są szczytne, natomiast no, życie życiem. I trzeba też płacić rachunki, trzeba mieć co jeść, trzeba mieć w co się ubrać. I tutaj rzeczywiście niektórzy z Was mogą po prostu zdecydować, że szukam czegoś nowego. Jest karta głupca, więc może inna branża, może inny zakład pracy, może po prostu właśnie douczanie się, doszkalanie, pójście gdzieś na jakiś kurs, studia, no cokolwiek, co będzie po prostu w przyszłości dawało Wam bardziej stabilne i wyższe zarobki. Bo tutaj no, rzeczywiście to, co robicie, może być fajną pracą pod kątem takim ideowym, natomiast no,
Tak jak mówię, pieniądze w naszym życiu też są ważne i oczywiście musimy za coś żyć, musimy je zarabiać, więc tu może być krucho z pieniędzmi. Tutaj po prostu jest takie liczenie się z każdym groszem, no i ta sytuacja przestaje Wam odpowiadać. Szukacie po prostu dla siebie jakiejś alternatywy. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. To już była ostatnia prognoza zawodowo-finansowa na rok 2020. Mamy już wszystkie znaki. W związku z tym, no jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, jakie zrobić prognozy na rok 2020, no to piszcie do mnie i będziemy zastanawiać się nad tym. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.